trochę. Ona jest Elbląga, ale ona jest bez imienia, nie pomaga, ale robi zdjęcia. To coś robi, nie? To pomaga. Tu jelonka mamy. A, no ładnie. A jak masz na imię? Julia. A to już byłaś ze mną? Tak, byłam. Nie, to już ona była, to jest super zdjęcie. Dziewczyna. O, zróbmy z nią zdjęcie, tak, z Julią. Chodź do mnie. Chodź do mnie, zrobimy, chodź, chodź. O Boże, ale jaki to adres? Chodź, ja ci powiem, zaraz ci powiem. No, ale tutaj dużo ludzi, gratuluję. No, zrób nam. O, pięknie. Dziękujemy. Jeszcze pamiętam, że przyszłam zupy zjeść. No to jest. Ja nie potrzebuję, dobrze wygląda. No jest zupy. Ja mogę pani wziąć. Nie, ja mam co jeść. Julia, fajna dziewczyna, podobasz mi się. Przyjdziesz do mnie po ubezpieczenie promocyjne. Ci nie, nie trzeba. Ja mam tutaj biuro, budynek PKP przy poczcie. Przyjdziesz, ja ci dam polisę taką fajną, nie? No nie trzeba, naprawdę. No, za twoje dobre serce. Mogę, nie? No, dobrze. W Elblągu mieszkasz, tak? Dobrze. Jak smakuje? Ale proszę państwa, ile tego jedzonka? Zobaczy pan. Super, o ja. Na stół akurat. Na stół. A jak? I jak? Lubi pani te spotkania wigilijne? Oczywiście, co roku. Jest pani zadowolona? Bardzo. I szczęśliwa? I szczęśliwa. I dziękuję pani ludziom, którzy lubię, mają dobre serce. Lubię, dziękuję i Bóg zapłać. I Bóg zapłać. I tak, życzy pani im dobrze. Dziękuję bardzo. Pan. My też życzymy pani błogosławionych świąt. Dziękujemy. Tak. Z Elbląga pani jest. Tak, oczywiście. Dobrze. Specjalnie przyjechałam tutaj, trochę daleko. A skąd, ale... skąd? Królewiecka. Co? No, tu Królewiecka. Z Królewieckiej. Zobaczcie, z Królewieckiej przyjechała daleko, żeby się poczęstować. Oczywiście. Na plac dworcowy, raz w roku, tak? Tak. I zobaczcie, jest. Raz w roku przyjeżdża tutaj. Tak. Dobrze, dzięki. Dziękuję ci bardzo. Jeszcze raz z Bogiem. No zobaczcie, już wszystko prawie poszło, nie? Wszystko rozdane. Zostały tylko widelce puste i dziewczyny uśmiechnięte. Wszystko poszło. No gratulujemy. Może troszeczkę widelców? Może się przydadzą nam? Dziękuję. Widelce? Proszę bardzo. I serwetki. O, i serwetki jeszcze. Już daję pani, proszę. A jak masz na imię? Jagoda. Jagoda. Jagoda z Elbląga, tak? Z Braniewa. Z Braniewa Jagoda. A ja wczoraj byłem w Braniewie, nie? No to super, to gratuluję. A ile masz lat? 21. Super, to zgłoś się do mnie, bo byś miała promocję w ubezpieczeniu. A nie masz ludzi do pracy w Braniewie na ubezpieczenie? Szukam. Nie wiem, nie orientuję się na tym. A co pracę, co robisz? Przedszkolu. Super, gratuluję. Pracujesz w przedszkolu? No, mówisz, że jest w przedszkolu, to małe dzieci. Tak. No, do? Od? Od 3 do 6 roku życia. No to super, gratuluję. A ja chciałem przysiek, aby... Smakuje? Pyszne. No smacznego. Dziękuję. Lubisz te spotkania wigilijne? Oczywiście, tak. No to gratuluję. Wesołych świąt. Jak spotkania wigilijne, dobre? Dobre. Jedzonko? O, w kieszeniach ma pełno towaru. No super, widzicie. I w reklamówce. To zadowolony jesteś. Dobra, to życzę mi ci wesołych świąt. Jo, ja dziękuję. Tutaj, ile on ma? Ile masz tych porcji? Zadowolony jesteś? Bardzo zadowolony. Tak? To życzę wszystkim zdrowia? Tak. Lubisz ludzi, którzy ci pomagają? Oczywiście, Piotra, Beatę. To gratuluję. To z Bogiem. Nie ma. Z Bogiem. Co tam, no widzisz jakoś tam? Pomalutku, no. To jest wada! Witam. Wesoły świąt. Wesoły świąt też tobie. Wesoły świąt. No proszę państwa, ostatnie porcje już idą. Tu jeszcze można się czymś poczęstować. Gorąca kawa, gorąca herbata. A kto nalewa? Pani Milenka. Milenka. Tak. Super, jaka uśmiechnięta dziewczyna. Zamiast siedzieć w domu, to nam pomaga. Oczywiście, że pomaga. Gratuluję. Siedzenie w domu jest
ogóle A kto podaje kubeczki? Dorota. Dorota. To widzicie, Dorota, Milena, same. Ale mi pan. Same dziewczyny o dobrych sercach. Oleje, nawet już nic nie ma, a jeszcze leje. Jeszcze Kobiety wyciskają nawet, nie? Tak, mężczyzn kręcą. I napoje, dobrze. Już nic nie ma do roboty. Wszystko wydane. Ale dziękujemy za dobre serce, dziękujemy. Wszystko wydane, tak? Piękne dziewczyny. Tak smakowało, że wszystko poszło. No właśnie, super. Nawet już dla mnie nie zostało, nie? Wesoły świąt. Tutaj pani też ma reklamaweczki. Jak smakuje? Jeszcze nie zdążyłam spróbować. A jedzonko pani jadła? Jadłam jedno ciasto z tamtego. A zupkę? Barszyk? Barszyk, bardzo smaczny. Bardzo smaczny. Bardzo smaczny. To warto było na to spotkanie przyjść? Warto było, to nie tylko ze względu na jedzenie, prawda? Słowo Boże się liczy. Powtórzy pani to jeszcze. Słowo Boże się liczy, atmosfera taka świąteczna. A jest pani samotna, czy ma pani rodzinę? Mam rodzinę, mam. Ma pani. Tak nie jest pani sama przy stole, nie? Nie, troje dzieci mam. Troje dzieci. To pozdrowienia dla wszystkich. I wnusia. I wnusia, gratuluję. Tu też, proszę państwa. Na żywo. Zadowolony jesteś z tych paru procentów? Jasne, ale się rozstawi tym polonezem i stoi jak ciul. Gratuluję. Maria. Każdy ma reklamówki, proszę państwa. Ile to jest tych paczek? Każdy coś ma. Każdy zadowolony. Zadowolony jesteś z prezentów? O, pan jest. I smaczne jedzonko? Tak, herbatka. Słucham. Bardzo smaczna. Dobrze. Warto organizować takie spotkanie? No, warto. No to wesołych świąt. Wesołych świąt wzajemnie. Ile prezentów? Jak zadowolone panie? Nie, to nie moje, ja pilnuję. Ale zadowolone? Zadowolone. Warto było przyjść? Warto, przygotowane jest. To nie moje, to wszystko pilnuję. Świetne. Wszystko świetne, tak? Tak. Dobrze, bardzo, jest pani szczęśliwa. Tak, życzę wesołych świąt. To poświęcej, no właśnie. Życzę wesołych świąt. No dziękujemy. Do dobrego. Jak smaczne? Warto było przyjść? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Warto było przyjść? Bardzo. Co roku przychodzimy. Bardzo miła atmosfera, zawsze jest fajnie. Warto dziękować ludziom o dobrym sercu? Warto. No to podziękuj. To się chwali po prostu. To podziękuj. Wszystkim ludziom dobrego serca dziękujemy. Dziękujemy, dzwonię. Następna pani. Zadowolona pani z prezentów? Bardzo. O, tu jest jeden. A jeden syn, tak? Tak. Jeden, no, a drugi jest akurat. Zadowolony jesteś? Bardzo zadowolony. Dobrze. Fajna atmosfera i tyle. To z Bogiem. Ale ludzie są dzisiaj sympatyczniejsi. No mają lepsze serca. Tak, o, dzięki. I zdróweczka życzę. Zdróweczka z Bogiem. Co? Tylko taki prezent? Pani pomaga? Czy? Nie. Nie. Tak? Aha, tylko taki prezent, czy coś jeszcze pani dostała? Nie, to dziecko mnie. Aha, z Ukrainy, tak? Tak. Jak się mieszka w Polsce? Co? Dobrze. Dobrze? To zadowolona pani. A może w Polsce, czy? Nie, w Ukrainie. Na Ukrainie. Nie boi się pani, że nie wróci? Mam nadzieję, że wróci. Aha, że wróci, tak?
Dobrze. No to życzę pani zdrowych i pogodnych świąt. I dla pani, i dla dziecka. Proszę. Nie za bardzo zadowolona jestem z tego powodu. No tak, tyle paczek pani ma, to jak... Nie o to chodzi. Ale zadowolona. Dla kobiet nie dostaliśmy. Co? Dla kobiet nie dostaliśmy. Nie dostaliście? No nie. A co byście chciały jeszcze dostać? A z Elbląga jesteście? A z Elbląga. Tak? Szaliczek, rękawiczki. Ale coś macie tutaj, no, widzę. Troszeczkę wziąłem do jedzenia. Nie? Także warto takie spotkanie organizować? Jak najbardziej, ja już tutaj jestem od prawie, no nie wiem, chyba 9 czy 10 lat, jak tutaj jesteście na dworze. To jest pani od początku. To ja jestem prawie zawsze, nie? No to super, a gdzie pani mieszka? To znaczy teraz w tej chwili na Browarnym mieszkam, nie? Ale jeszcze kiedyś to, jeszcze tam były inne panie, po prostu przyjeżdżały do domu, patrzyły sytuację, wszystko tak, że jestem trochę w takich problemach, nie? Że tak powiem, także zawsze tam jakaś pomoc była, to zawsze jestem. To jest ogólnie, jest pani zadowolona? Lubię bardzo wysłuchać tego słowa. O, to wierzy pani w Boga? Lepiej się czuję, od razu. Dobrze, to wesoły świąt. Zdrowie. Dla pani też wesoły świąt. Witam. O, witamy pastora z Kronburka. Kurczę, gratuluję mu wykładu. Pięknego, nie? A gdzie był? No tam, wygłaszałeś. No dzisiaj tak. A nie, to raczej kazanie niż wykład. Wiesz, można się pomylić. Człowiekowi się może pomylić. Jeśli to był wykład, to przepraszam. Liczyłem na to, że bardziej kazanie, ale tak? To może wykład. To może być i kazanie. Może być i kazanie, to dobrze. O, fajnie, miło zobaczyć takich miłych ludzi. Zaraz zrobimy sobie zdjęcie jedno. Tak? A dzisiaj byłem, rozmawiałem z pastorkiem. Z tym, z kantorkiem, przepraszam. Pastorkiem, kantorkiem. Z kantorki, pastorkiem, a teraz, kantorkiem. A teraz proszę bardzo. O. No, to z Bogiem. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Witamy, gratuluję, piękny śpiew, super, dziękuję super. Bardzo. Ale ręce zimne. A, ale serce gorące. Widzicie, jak kobieta mówi, że ma ręce zimne, a ona mówi, że serce gorące. I uśmiech wspaniały. Dziękuję. No a włosy to... Dziewczyny z Braniewa. No, Jezus, tam Pisa mi przyniesie. Może coś gorącego? Nie, już koleżanka mi przyniesie. A już niesie. Dziękuję. Super. O, już jest. Rządek, dzięki. No. Pięknie panie śpiewają. Dobry zespół. Ty, wszystko jest? Co? Wszystko jest? A pytałeś się, jaki zespół? Nie, to jest... Jesteście z Fromborka, tak? Tak, oczywiście, ze zboru zielonoświątkowego. Tam szukam Grzegorza. Brawo, profesjonalnie. O, to proszę zaprosić wszystkich do zboru. Zapraszamy oczywiście, jeżeli chcecie posłuchać pięknego kazania. Jeżeli chcecie posłuchać pięknego kazania, pięknego uwielbiania, serdecznie zapraszamy. Co niedzielę 10:10. A jak pani ma na imię? Jestem Karolina. No i Karolina będzie śpiewała, tak? Będę śpiewała, grała na pianinie i na wiolonczeli. Gratuluję. Dziękuję. To wesoły świąt. Wszystkiego dobrego. Bogiem. Bogiem.